Siemanko, to ja jestem Zenek, to jest 16 odcinek Cywilizacji 5 Gram Imperium Rzymskim. Jest rok 1922, tura 231, więc zostało w sumie 19 tur do końca gry, bo ustawiłem limit na 250. Okej, w poprzednim odcinku podpisałem pokój z Imperium Inków, czyli z Pachakutecem. W sumie on prowadzi wojnę z Polską, która go dość, jak widać, ostro już tutaj kontruje. Miałem 10 tur kurczę pokoju z nim, ale myślę, że jak skończy się ten rozejm, powiedzmy 10-turowy, to spróbuję zdobyć przynajmniej jeszcze jedno jakieś miasto, żeby parę punktów tutaj wpadło mi. W sumie jestem trzeci teraz, mam 1065 punktów. Trzeci? Nie, jestem czwarty, goddammit. Kazimierz jest 1074, Ramzes 1090, Szedzong 1148, goddammit. Czwarty jestem, no nie. Myślałem, że będę w pierwszej trójce. Dobra, tutaj zbudujemy w takim razie coś takiego jak kopalnię, tutaj farmę. Alterryję można sobie uśpić. W sumie już nie bawię się w budowanie wojska, tylko chyba przerzucę się na budowanie szpitali, żeby generować jak najwięcej jedzenia w tych miastach i żeby ewentualnie zdobyć jakieś punkty dodatkowe za liczbę po prostu populacji, czy też mieszkańców Imperium. I tyle. Dobra. Następna tura. Myślę, to już jest, pójdzie szybko. Nie wiem, czy to się zamknie w jednym odcinku, te 19 tur, wątpię. Jeszcze pewnie z dwa odcinki. Co najmniej. Co jeszcze jednych archeologów buduję, mam takie ślady przeszłości, tam jakiś artefakt zawsze wpadnie. Z czym tu wali do niego z rakiet? Przejął już to miasto, kontrolę nad nim? Że może ostrzeliwać? Już piechotę z czasów Wielkiej Wojny Polak posiada. Proszę, proszę. Dobra, dwie tury do lotu. Preora, plus dwa zadowolenia. Wymaga autokracji. No. Dobra, ja się bawię w budowę kolei, tak jak widać. Czy też kolejn. Dobra, tutaj. Niech będzie tutaj kolejna część. Tutaj też, tak, produkcja w Kusco. Co by w Kusco zbudować? Biblioteka, amfiteatr, szpital. Nie będzie szpital, w sumie 5 tur. Co tu w ogóle jest? To jest fajna, kurczę, ten, aż 4 cudaki, w końcu ten Machu Picchu zdobyłem. Więc cudak, który budowałem, w końcu jest mój, kurczę, niestety zbudował go przede mną. Dobra, w sumie w muzeum są jeszcze dwa nawet artefakty, proszę, proszę. Sporo budynków, zoo i tak dalej, więc całkiem przyzwoita stolica wpadła mi w ręce. Dobra, co tutaj w cłamę można zbudować? Wieża transmisyjna. Jak chcę budować te wieże transmisyjne, to mi się do czegoś przyda już teraz. Tu trzymanie 3 złota, no, pełen wypas. Statek handlowy, muszę sobie zbudować karawanę na razie. Ermitraż mogę zbudować, o. 5 tur do ermitrażu. Niektóre miasto najwięcej kultury ma. Rzym 30, Kusto też 30. Może w Kusto zbudować ten ermitraż. W takim razie i tyle. Tutaj zbudujemy chyba sobie karawanę. Niech będzie karawana. Tutaj na Niwa. Fabryka i tak dalej. Dobra, niech będą akwedukty. Next tura. Kolej, poproszę kolej. Następna tura. Ło, Kaziu, masz samoloty chyba. Chłopak oszalał. Po prostu chłopak szaleje. Zostanie unieważniona przez Pragę. No dobra. Ja też mam samoloty. Co tu się stało? Koniec daniny. A na podstawie tego, co tu otrzymaliśmy złoto od Nabuchodozora. Otrzymaliśmy kość słoniową. No dobra. Teraz co by tutaj wyprodukować? Szkoła. Karawanę. Nie będzie karawana. Archeologów sobie puścimy tutaj. Niech coś tu kopią. Karawanę puścimy do Ancjum. Ok.
okej, niech zmieni miasto pochodzenia, a żeby to opracować, co najmniej tur wymaga chłodzenie. Dobra, niech będzie chłodzenie. Ile tych karawan jeszcze mogę? Dwie, jedna się buduje. W sumie mogę jeszcze jedną wbudować. Dobra, niech będzie. Znaczy delegatów, zakaz luksusu wino. Czy ja mam wino u siebie? Nie mam wina. Ideologia światowa ład. To mi nawet pasi. Niech będzie ład i tyle. W sumie i tak to przejdzie. Więc pełen wypas. Dobra. Niech będzie ład i nakstura. Po prostu sielanka. 15 zadowolenia. Złota era trwa w najlepsze. 211 golda na turę zarabiam. Żyć nie umierać. 42 punkty kultury. Jezu, wiary, z czego ja tyle wiary? Czy te kusto tyle wiary generuje? Czy to przez złotą erę? Złota era podwaja wiarę? Nie no, w kusto jest w sumie 18 wiary. To pewnie kusto tyle wiary mi dodało. Okej, okay, teraz twoja, by złożyć coś w kongresie jakąś ten, to zrobimy co? Fundusze, igrzyska międzynarodowe może, jak będą igrzyska. Co by tutaj wybudować? Biblioteka, akwedukt, chryste. Latarnia morska, zaraz tutaj kuter można wybudować, dobra. Jak będzie kuter, tu są ryby. Tak, ci tu zbudowali karawana. To w takim razie może piechotę jedną zbudować, tak, w razie W. Niech będzie piechota. Karawanę Sancjum puścimy do Lawenty. I w sumie to... czy to jest tam? Circus Maximus. Karawanserej tutaj jest, dobra. Teraz stąd sobie puścimy karawanę gdzieś. Pytanie gdzie? Nigdzie. To gdzie by ją puścić? Do Rzymu? Raweny? Czy do Neapolu? Niech ona się przeniesie do Neapolu. Dobra. Ta karawana niech sobie kula do oczałki. Let's go. Dobra, tutaj tory. Tutaj też tory. No i tutaj w sumie też tory. Okej. Tu będzie kopalnia, teraz produkcja w Neapolu. Może jakieś samoloty pobudować dla jaj. Trójpłaty, bombowce. Siła strzału 50, siła strzału 35. Szkoła publiczna, trójpłat. W sumie tutaj mam chyba ten. Budowano nawet akademię wojskową, więc... dobra, nie będzie trójpłat na początek. Produkcja tutaj. Za koszary i tak dalej, zakład kamieniarski może być, coś do zadowolenia się przyda. Już tak mam 25, ale spoko. Fabryka? A dobra, nie będzie fabryka. Ramzes i Kazimierz III prowadzą wojnę, lol. Ten koleś wojuje z wszystkimi po prostu. W sensie Kaziu. Co on chce mi dać? Za marmur? Ropę? Może cytrusy? La. Nie, to buje. Lol. Czy zdobędzie?
Chyba nie. Dobra, 15 tur do końca, super. To wyślemy do Lawenty. A tych gości wyślemy tutaj, niech budują jakąś farmę. Czyli sobie kopalnie niech budują, pełen wypas. Obserwatorium, giełda. To nie będzie latarnia morska, o, to się przyda na pewno. Więcej jedzenia będzie. Rzym. Rzym niech buduje ermitraż, a co niech budują? Tak ci. Budowa ulepszeń zautomatyzowana, to może kiedy indziej. Więc tak, może zmienić nacisk wszędzie na jedzenie po prostu. 43, a tutaj 12. No to znaczna różnica. Ermitraż 7 tur. Zmienić wszędzie nacisk na żywność. 23, żywność 23, 28. No, troszkę spadnie mi ilość złota na pewno. Teraz zrobimy nacisk na żywność, też nacisk na żywność i w kusto też nacisk na żywność. Dobra, to teraz się powinno to znacznie chyba wszystko szybciej rozwijać. Teraz produkcja jeszcze faszur. Chcę tu zbudować ten maszur. Tutaj nie ma koszarów, jakieś mury, wiatraki. No nie będzie wiatrak, w sumie szpital zbudowany. Dobra, tych gości tutaj puścimy, będziemy bawić się w kolej. Tutaj jakiś artefakt powstał, więc jedziemy z artefaktem i tyle. Dobra, co się dzieje w Rzymie? W sumie w Rzymie nie ma muzeum, goddammit. Czy jest? Nie, nie ma muzeum w Rzymie. Jak fajnie. A ermitraż się buduje. No dobra, niech się buduje ten ermitraż w takim razie. Okej, okay, next tura. Nowa umowa naukowa. Się zdobył maczu, ale fajnie. Jezus Maria, ile ten Kazimierz ma ten? Tych miast. Ile ma punktów? 1055. Wcale nie tak dużo. Ej, wyprzedziłem go. Jaka faza. A Ramzes jak pocisnął, co tu się porobiło? To jest ten trzeci, no nieźle. Dobra, niech będzie 5 hajsu za kość słoniową. I wyprzedziłem Kazimierza. Hehehe, nieźle. Dobra. Teraz tak, kutrą sobie popłyniemy tutaj. Zbudujemy na rybkach. A, czy jest tutaj coś takiego jak latarnia morska? Nie ma. O dziwo. Dobra, tu jest 9 jedzenia. Szpital jest. To w sumie niech będzie szkoła. Nie, nie ma szpitala tutaj. To szpital. Teraz produkcja. W sumie mam tyle hajsu, żeby kupować te budynki. Może kupić ten? Ile kosztuje szpital? 400. Dobra, niech będzie szpital. Coś wyprodukujemy dalej. Szkołę publiczną. Tutaj w Rowenie też kupimy szpital. I niech produkują w takim razie szkołę publiczną. Yo! Okej. Tutaj zbudujemy to, tych gości fortyfikujemy. Tutaj kolejna będzie, kolejny odcinek kolei. Farma. Kolej. Jeszcze dwie tury i Kuter będzie mógł zbudować platformę wiertniczą. Więc fajnie. Co tu się dzieje? A, Egipt atakuje Warszawę, proszę.
Wow! Egipt ma ten, jednostki piechoty już. Czy piechotę z czasów II wojny światowej. Wyprzedził Polaka w... technologicznie? Ciekawe, ciekawe, czy ja już mogę wypowiedzieć wojnę Inkowi. Imperium Inków. Zdobyłbym sobie jakieś miasto, czemu nie? Jeszcze nie ma żadnych wojsk, na przykład to. Czy tu sama pustynia jest, chociaż stąd ma jedwab jakiś. Słynne miejsce. Lol, gość jeszcze Warszawę zdobędzie, nie wierzę. Ale po co mu ten? Wielki inżynier, to ja nie wiem, co on z tym wielkim inżynierem robić. No ale to już nie wiem, może to jakaś nowa taktyka. Lol, ciekawe czy ten kurczę ten, czy Egiptowi uda się Ramzesowi zdobyć Warszawę. Kaziu ma tylko jedną artylerię. I jakieś bombowce ma. Z czasów wielkiej wojny, no a ten troll przyniósł tutaj z sobą jednostki, 3 jednostki piechoty, więc... No w sumie Warszawa ma 106 punktów obrony, więc 3 jednostki samolotów jakieś. 3 razy bombowiec, więc no troszkę może to kosztować Ramzesa. 5 tylko, o Boże. Jak on chce tak zdobywać to miasto, to ja nie wiem, czy mu się to uda. Piechotą bez żadnych jednostek wsparcia. Jeszcze Polak ma tonę samolotów, jak widać. Jedna tura złotej ery. Okej. Okay. Tutaj Polaka piechota z czasów wielkiej wojny. A, ten się dobiera do kolejnego miasta. Spaniaczek. Właśnie, może to zdobyć? Coś tu jest fajnego? Pustynia? Owce, słynne miejsce i takie tam. Co tu się wydarzyło? A, no tak, koniec daniny od tego, czyli mogą wypowiedzieć wojnę. Dobra, no to skoro koniec daniny, to można ten, można wypowiedzieć wojnę. To niech będzie amfiteatr. W sumie 2 punkty zadowolenia, no to szału nie ma. Ja się wszędzie przełączyłem na ten, na nacisk na ten. Na żywność, to wróciły do domyślnego nacisku. A, domyślne. Co za chwilę by mi ten zwariowało zadowolenie. Zresztą mi tak za chwilę zwariuje, tylko 2 punkty na plusie. Wszędzie jest domyślne? Dobra, chyba tak. Teraz produkcja w Neapolu. To nie będzie szpital. W sumie wezmę, kupię ten szpital i tyle. Teraz niech dziabią szkołę publiczną. Aprium. Giełda. To nie będzie obserwatorium. Jednostki bez rozkazów. Dobra, jedziemy z koksem z tym. A, która to jest tura? 237. To w sumie zostało 13 tur do końca. Dobra, atakować go czy nie? W sumie zdobyłbym jeszcze jedno miasto. Problem w tym, że miał niezadowolenie już tam jakieś. Ale zawsze jakieś punkty. Ile mam punktów? 1107 nawet. Wow, nieźle. Jestem trzeci. Wyprzedziłem kurczę blade Kazimierza. Myślałem, że go nie pokonam. Dobra, ciśniemy w takim razie. Jak to tylko zrobić? Trzeba te jednostki jakoś poprzesuwać na tej mapie. Tych gości tu. Tu ma jakiś strzelców. Tutaj mnie raczej nic nie zaatakuje, bo to już jest polskie miasto. Tak, tymi działań można się wykulać. Generala. Podkulajmy się generalem tu. Tym tu. I w sumie 3 artylerie, jak do tego dupną, to myślę, że nawet kawaleria to zdobędzie chyba. Tutaj nie ma zasięgu żadnego, tu też. Dobra. To jedziemy z tym koksem w takim razie. Nyukanchita, jakita. Walniemy te Tiwanaku i tyle, zawsze będzie jakaś mieścina. Dobra. Złoży się to raczej dość szybko.
lansierzy, co z tymi lansierami tworzyć, niech się pokulają tutaj na razie, niech sobie kampią. Działa rozłożymy tu, General ZZ, ok, next tura. Jedna tura do chłodzenia. Pytanie, czy ta Warszawa zostanie zdobyta. Szczerze mówiąc wątpię, żeby on to zdobył trzema jednostkami piechoty, chociaż jest ta piechota dość silna. Znaczy on strzelił ten samolot? A nie, to był samolot chyba tego, Ramzesa. Nie widziałem, kogo to była tura, nie przyglądałem się tutaj. Nie, tura Koreańczyka, Egipt atakuje. No niech będzie. W sumie przykuło czwartą jednostkę piechoty. Wow, to miasto nieźle dostaje. Generał jeszcze, kolejna jednostka piechoty. A tu co się dzieje? Kto to atakuje Koreańczyka? What the hell? Co to za jednostka była? Dobra, jakieś trzy samoloty, jeden samolot. Wielki kupiec, Jezus Maria, czego on tu nie ma? Pięć jednostek samolotów. Myśliwiec, myśliwiec. Fajnie. Lol, jak to Warszawa padnie, to po prostu wymięknę. Dobra, bombowiec sobie wylądował. No trochę to będzie trwało, Jezus Maria, zanim on to skończy odtwarzać te animacje, Chryste. Kolejny leci jeszcze. O Boże. Tutaj jeszcze coś się dzieje, tutaj Polak atakuje, kurczę, blade jeszcze. Inków. W sumie to bym jeszcze dwa miasta nawet zdążył chyba zdobyć. Tutaj jest 11. Na pytanie, ile opór będzie trwał? Czy uda mi się przejąć to miasto? Czy mi zaliczy punkt od razu po zdobyciu, czy dopiero jak się opór skończy? Dobra, skończyło się to Murdenga. Ur pragnie szlaku handlowego, twój wpływ na czołgi słabnie, twój wpływ na Mombasę słabnie, bla bla bla. Dobra, to tutaj poproszę kolej. Tutaj też kolej. Tutaj też kolej. Tutaj farma niech będzie. Dobra, co tu się dzieje w ogóle? Jednostkę zbudowałem. To i osłona przed ostrzałem. Heja, pokulamy się tą ekipą. Dobra, to tutaj poproszę też kolej. Stak badania, co tu można opracować jak najszybciej. Balistyka, tworzywo sztuczne. Nie będzie tworzywo sztuczne, jakaś lepsza piechota będzie. Teraz tutaj. Hotel, stadion. O, stadion może. Nie będzie stadion. W sumie to się przerzucimy na stadiony chyba. To będzie najlepsza opcja. No i tak. Tutaj dobijamy to miasto, powiedzmy. Trzy salwy powinny zrobić to i tyle. O, dwie. Yo. No i co teraz? Kawaleria i let's go. Dobra, przyłącz miasto, takie tam. Marionetkę? Może marionetkę zrobić. 7 tub oporu. Tutaj minus 10 niezadowolenia, tu jest 7. Wybórz miasto. Zobacz miasto. Zobaczmy, co w tym mieście jest. Bank, muzeum, tralala, żadnych cudaków. Obserwatorium nawet jest. Stworzę marionetkę. A i co on tu ma? Żadnych jednostek, praktycznie jakąś tonę, kurczę, archeologów gościu pobudował. To
Z tak, tymi działami mogę się tutaj gdzieś też sobie artylerią podkulać. Powiedzmy tutaj. Tymi tutaj. Piechurami. Powiedzmy tutaj. W sumie to tak, zamienimy tą jednostkę na... Zamieniać ich czy nie? Dobra, czy niech się leczą. Generalom sobie przejdziemy tutaj. Wallenstein. Artylerię rozłożymy i będziemy walić do tego miasta. Najwyżej zdobędzie się jeszcze jedno miasto. A co? Będzie na bogato po prostu atak. Jest kawaleria, która też może w ciągu jednej tury to zdobyć, więc powinno styknąć. Dobra, tu zzy. Next tura. Pytanie tylko, czy on będzie próbował jakoś to odbić. Czy coś. Boże, to Warszawa. Używa sztuczne 4 niezadowolenia. No szkoda, że mam niezadowolenie. Co zrobić? Chciało mi się miasto zdobywać. Stadiony. 9 tur do Neuschwansteina. Wow! Egipt przykulał swoją artylerię. Gościu twardo atakuje tą Warszawę tymi piechotnicami. Boże, to po tyłku dostanie ten Egipt totalnie. Co on robi? Wszystkimi tymi jednostkami atakuje prosto w to miasto. Zero jakiejś artylerii. A Polak ma jeszcze pełno samolotów, więc no chyba nie zdobędzie tej Warszawy. Dobije te wszystkie jednostki tymi samolotami, no i to będzie tyle. Chyba zabawy. Ile 5 tur oporu, no to spoko. Czernienie przez przeciwnika wygasło. Pytanie, czy tu będzie chciał trollować moje miasto w takim razie. No to wygląda. Fregat nie przerzuca tu w żaden sposób. Więc trochę szkoda. Gościu przykuło nawet tutaj dwie jednostki piechoty z czasów Wielkiej Wojny, no proszę. I oczywiście wielkiego inżyniera. No, to się chyba pospieszyłem. Nie wiem, czy tak uda mi się zdobyć od razu te kolejne miasto. Dobra, awans jednostki. Sobie im tu dać medyka. Niech będzie medyk. Tak. Czy mogę to strzelać? To mogę strzelać. No nie poszedł na dno niestety. Myślałem, że pójdzie. Dobra, karawana do Mombasy, niech się kula. Teraz. Podjedźmy tutaj sobie artylerią. Rozłóżmy tych dziadów. Pytanie, do kogo tu walić? Do tego statku. Dobra. Tak, tych gości można wziąć w cholerę rozwiązać, bo tylko za nie płacę pieniądze, bez sensu. Artylerią sobie podjedziemy tu, tym tu. General ZZ. Artyleria też ZZ, niech będzie na razie. Pytanie, czy on będzie chciał odbić to miasto w następnym turze. No, na pewno, tylko pytanie, czy mu się uda. Lansierów, kawaleryja. Co z nią zrobić? Tutaj nie pokulać się. Dobra, niech będzie tutaj. Zzy. Tutaj jakąś farmę. Tych gości podleczymy. Tych też i produkcja. Aszur. Niech będzie stadion. Pytanie, która jest godzina? 24, no dobra, jeszcze. Jedna tura może być. Let's go. O, że to Warszawa, Chryste. Chociaż może ją zdobędzie. Wow! Trochę tego nawiózł ten, kurczę. Egipt.
No, to był najlepszy, wpłynąć tym jednostką, kurczę, piechoty i dać się zatopić. To tyle, jeżeli chodzi o bombowiec. Tutaj Kazio ma jeszcze jakąś artylerię. Coś tu znowu leci, kolejny bombowiec. To działa tylko raz, strzelają na turę? Trochę kiepsko, myślałem, że tak będą walić cały czas. No i po prostu przytargał teraz najsilniejszą jednostkę, jaką ma, czyli... Dobra, pytanie, czy to miasto przeżyje? Ten atak? Zatopiło jedno... No dobra, wygląda na to, że chyba to utrzymam. Wojna! No to fajnie. Pytanie, skąd on chce mnie zaatakować, ten typ? Może jakieś statki tu nawiózł, czy coś? Ludzie najbardziej uśmiechnięci. Ja, no super, na ostatnim miejscu. Dobra, czy to jest połączenie? Połączeń kolejowy, dobra, jest połączenie kolejowe, pełen wypas. Teraz tak, pójdziemy sobie tutaj na górę. Niech zbudują kopalnię. Karawana, niech kula się do bombasy. Produkcja. Będzie targowiska, może coś, co daje zadowolenie. Stadion, tylko 23 tury, to fajnie. Będzie biblioteka. Tak, stadion 7 tur. Jest trochę sporo. Może po prostu piechotę zbuduję. To jest, kurczę, blada. Dobra, nie będzie piechota. Przyda się. Już do końca zostało 10 tur, ale kto wie, do czego ta piechota może się jeszcze przydać. Co tutaj zbudować? A, niech będzie stadion. Znaczyć delegatów. Igrzyska międzynarodowe. Chyba tych igrzysk coś tak mi się nie uda wykonać. Okej, trzeba to jakoś wybronić, to miasto. Czy to ma zasięg? Ma. Boże, oni jeszcze żyją, Chryste. Dobra, to tutaj farma. Robotnicy, co nie mogą pobudować? Na razie chyba nie, chociaż... wiem, niech budują tutaj jakąś ten... kolej. Ci goście na pewno niech kolej budują. Tak, tą ekipę można przesłać tutaj. No i działa. Czy oni coś mogą, czy one coś mogą ostrzelać? Mogą, to miodziu. Jezus, to jeszcze pływa. Dobra, teraz może tak pocisnąć troszkę tą artylerię. To nie byłoby najgorsza opcja. Zjadę to w cholerę. No to wygląda. Teraz tych gości jeszcze i adios. Dobra, zezę. Jadziu. Ile mam punktów? 1149. Jezus Maria, za chwilę będę pierwszy. No nieźle. Jeszcze parę tur i może będę pierwszy. Gdybym zdobył kolejne miasto, to może byłby wypas. Zwolniemy do tej mieściny, zobaczymy, co się stanie. Dobra, tych lansierów mogę co czegoś, na coś ich upgrade'ować? Niekoniecznie. 1000 złota mam. Trzeba by kupić jakieś sobie zadowolenie chyba. Może kupić jakieś... Gdzie najdłużej zajmie budowa stadionu? W tej Naniwie. Naniwa, niech sobie kupi stadion za 600. To będzie... Kupiłem ten stadion, czy nie? Co ja to kupiłem w takim razie?
Goddammit. Szpital. A niech będzie latarnia. Coś kupiłem nie tak, może. Okej, która jest godzina? Z 30, dobra. Ja będę kończył ten odcinek, w sumie to chyba wszystko się rozwiąże w następnym odcinku. Rzućmy okiem na demografię. Ląd pierwsze, wytworzone dobra pierwsze, zbiory pierwsze, populacja czwarte. Żołnierze piąte, akceptacja siódme, piśmienni szóste. Okej, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć chyba to kolejne miasto przez te 10 tur i może ta punktacja jeszcze podskoczy. Na razie jestem trzeci? Czwarty jest, nie, trzeci jestem, dobra, jestem trzeci. Okej, na razie, do zobaczenia.